Cześć kochani, z tej strony Scarlett, witam was bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam na kolejny odcinek Barbie. Pewnie jesteście zdziwieni, co my tutaj robimy, nie? Kto by nie był zdziwiony? Dlaczego jesteśmy u Blaina i co tu robi Aurora? Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta. Aurora jest córką Blaina, jeszcze ktoś nie wie, ale nie wydaje mi się, żeby ktoś nie wiedział. Więc moi drodzy, z racji tego, że jest córką Blaina i żyją sobie osobno, Blaine postanowił, że kurde, no przecież to jest moje dziecko, z którym w ogóle czasu nie spędzałem. Ja chcę, żeby ona do mnie wpiła, odwiedziła mnie i w ogóle chciałbym, żeby jakieś tam prawa mi przysługiwały w związku właśnie z wychowaniem tej oto małej księżniczki. Dlatego tym oto pięknym sposobem Barbie zgodziła się na to, żeby Blaine właśnie po ślubie swojej siostry zabrał do siebie na chwilę Aurorkę, dlatego dzisiaj będziemy spędzać właśnie dzień z Blaine'em i Aurorą. Być może jeszcze odwiedzimy Barbie, zobaczymy od tego, ile czasu właśnie nam zostanie na to. Porozmawiaj o przebiegu dnia, bardzo cię proszę, ale ja bym chciała, żebyś ty ją podniósł. Połóż do łóżka, sprawdź jak się ma małe dziecko. Jest tutaj. Podnieś. Chcę, żebyś ją podniósł, wtul się. Możesz się wtulić do niej. Chcę, żebyś przygotował jej jakieś jedzenie, wystawny posiłek. O właśnie, wystawny posiłek? Nie, no bez jaj. Ale możesz jej wykwintny posiłek przyrządzić i... Może łososia zapiekanego w ziołach? Chodź. A potem trzeba będzie jeszcze oczywiście się wybrać z naszym pieskiem do kliniki weterynaryjnej, bo mówiłam wam, że właśnie on jest biedny. Być może wybierzemy się do kliniki weterynaryjnej Barbinki. Ja nie mogę, po prostu to jest najbardziej urocza rzecz na świecie. Ej, muszę sobie to zdjęcie ukraść na miniaturkę, kochani. Przykro mi, będzie właśnie podrzucone. Idziemy sobie dalej. Dziecko zostawione, ale niestety. Podejdź, ty możesz coś z tym, a możesz to niby wziąć. Podejdź sobie. Pokój, który teoretycznie był pokojem Tiany, teraz będzie pokojem Aurory. Przynajmniej na chwilę. Jezu, ona ma... Jaja sobie robicie. Takie dziecko też z parasolką biega taką czarną? Wiem, że można kupić stojak i zmienić oczywiście wszystko w tym temacie. Podejdź sobie, kochana, tutaj do swojego pokoju, wtul się do misia w czasie, w którym twój tata robi ci kolację. I oczywiście, jakie to jest kochane, oczywiście ja to wszystko przewinę, żeby to się nam nie dłużyło, nie będziemy oglądać, jak oni śpią. Natomiast Blainik, przygotuj tę kolację. Mała, pozwiedzaj i nie idź spać jeszcze. Ja chcę, żeby ci tatuś utulił do snu, chodź. Z tatusiem tak mało czasu spędziłaś, to jest taka córeczka tatusia. Oglądaj Sima o imieniu Blaine, rozmawiaj o księżniczkach czy książeczkach? Księżniczkach, widzicie, właśnie o to chodzi. Co to takiego? O, możesz zobaczyć. Co to takiego? Co to takiego? Zmień strój, baw się. O, możesz się tutaj bawić. W międzyczasie, kiedy tata przygotowuje jedzonko. O, jedzonko już jest. To możesz iść po nie, weźmiesz sobie porcję, ale ja bym chciała, żeby to było bardziej w takim ludzkim miejscu. Tutaj jeszcze widzę, został bałagan po ostatniej wizycie Barbie, której to wizycie ona mu powiedziała, że Aurorka to jest jego córka. Ale patrzcie, jakie ma zaufanie, że swoją córeczkę zostawiła właśnie tutaj z ojcem. Znaczy, tak teoretycznie, no to Blaine nie jest kimś złym chyba, nie? Więc co on by miał swojej córce zrobić takiego? No, więc raczej nic. Kurde, jak ja dawno nie nagrywałam, już mnie boli cała twarz od mówienia. A dzisiaj dosyć dużo właśnie tych nagrań jeszcze przede mną. Zobaczymy, jak to wyjdzie w czasie. Ciągle w tym czasie. A wiecie, lubię sobie tak ponagrywać. Już wam to mówiłam chyba miliony razy. Dobra, nie będę was zanudzać. Okej, okay. Kolację zostawiamy w lodówce. Ja bym ciebie poprosiła... czy ty potrzebujesz czegoś? Ach, potrzebujesz tylko i wyłącznie snu. Już brzuszek jest napełniony, więc bardzo cię proszę, czytaj Simco imieniu Aurorka do snu. Jutro zaczynamy dzień chyba klinikowy, w sumie to już mają jutro tę niedzielę, zaczynamy dzień kliniką weterynaryjną, będzie trzeba... Nie będzie trzeba, masz poniedziałek wolny, to fajnie, nie będzie trzeba brać wolnego. Weź malutką, utulamy ją i kochani, widzimy się, jak Simowi się ogarną.
Niedziela, godzina 9:40, Blaine już wyspany, proszę Cię, tutaj sobie skorzystaj, możesz sobie wziąć kąpiel z bąbelkami, jak się wyśpi Twoja córeczka, to też zrobimy jej kąpiel z bąbelkami, dzisiaj jest naprawdę taki sweetaśny odcinek i trzeba wykąpciać chyba pieska, ale to wszystko po kolei. Kąpiel dla Aurora, kąpiel dla Charlie'ego. No i jak mówię, niestety też stety musimy odwiedzić klinikę weterynaryjną. Zastanawiam się, czy idziemy do Barbie, czy będziemy raczej odwiedzać tą drugą klinikę, ale raczej pójdziemy do Barbie, a co? A jak przypał, to przypał. Zobaczymy, czy Barbie własnoręcznie będzie leczyć naszego pieska. I tak sobie pomyślałam, że fajnym rozwiązaniem będzie zaprosić... Gdzie mała jest? Ojoj! A ty nie podglądaj, taty, jak się kąpię. Może nie dojdziesz tutaj tak szybko. Obudziłaś się już. Witamy w naszej... Ale przecież my tu już mieszkaliśmy. Znaczy, ja go wprowadziłam, więc może stąd witają się drugi raz w okolicy. Ty, wiesz co? Uważaj, bo tu dziecko wbija. A! Trauma! Tata! Nagi! Goła pupa! To jest męska pupa? I przód? dobra. Sprawdź, jak się ma małe dziecko, to nie, ale opieka nad małymi dziećmi, proszę Cię, przewiń, bo ona kupę tu zrobiła i robimy kąpiel z bąbelkami dla Aurory. Dobra, fajnie, nie? Obudziliśmy się o 9, mamy godzinę 12 i wszystko tutaj jest jeszcze w proszku, więc tak, no, przyspieszymy sobie. Proszę Cię bardzo, zrób kąpiel swojej córce, no i trzeba będzie Lili. To ja, Lili, pójdziesz ze mną na randkę? Oczywiście, że nie. Jeszcze trzeba pieska nakarmić, bo już dostaliśmy powiadomienie, że jest głodny. A gdzie jest twoja? A nie, jest miska napełniona, to czemu sobie nie zjadł wcześniej? A ten zwierzak, nie? Aurorcia? Już wypluskana? Wypluskana! Cześć, tato! Takich zdjęć się ponoć nie robi. Nie wrzuca na pewno na Facebooka. Ale i tak ludzie wrzucają, Grażyny, matki. Swoje dzieci w kąpieli, na Facebooka, publicznie, dla wszystkich. Tak, mam właśnie koleżanki same, które mają dzieci, śluby. No i macie imię i nazwisko, nie wiem, załóżmy Beata Kowalska. I zamiast Beaty Kowalskiej obserwujemy jej dziecko. I zastanawiacie się, czy Beata jest dzieckiem, to jest jej zdjęcie z dzieciństwa, czy co? Powinna mieć chyba siebie na profilowym, nie? No ale... Nie wiem, nie chcę się pogrążać tutaj. Jak ktoś ma i potem się okaże, Scarlett, o co ci chodzi? Nie, no tak się śmieję, bo tak uważam, że trzeba uważać, co się wrzuca po prostu na Facebooki, nie? Szczególnie kąpiące się małe dziecko, które potem może mieć problemy w szkole, się będą z niego śmiać. I kochani moi, tak jak wam powiedziałam, wybieramy się do kliniki weterynaryjnej razem z całą naszą rodzinką. Odwiedzimy pudrowe łapki. Pudrowe łapki z Charlie'm i Blaine'em. Aurora odwiedza? Nie wiedziałam, że takie małe dziecko może, ale nie wiem, czy zauważyliście, ona już ma 5 dni do zmiany grupy wiekowej. Gram na długim życiu i pierwszy raz udało mi się na tym długim życiu bez przyspieszenia dotrwać do właśnie takiego wieku. Jestem z siebie bardzo, bardzo dumna w tym momencie, no bo normalnie to raczej nie jest jakoś tak łatwo osiągalne. Widzę, że tutaj już się robi coraz ciemniej. O nie... Chodź. Nie Aurorka, natomiast ty. Charlie na wizytę kontrolną. Ale on jest brudny, czy jest z nim coś nie tak? Zaraz zobaczymy. A Barbie nie przyszła do pracy. O, widzicie, podejdź tutaj. Za niedługo mamy zimę. Pucio. Poczekaj na weterynarza, zafunduj zwierzakowi badanie, otrzymaj leczenie, wizyta kontrolna. Dobrze. To my sobie tutaj usiądziemy. Ty też sobie tutaj usiądź i poczekamy, aż nas ktoś przyjmie z weterynarzy Barbie. Uuu! To ty? Mortimerze? Nie, to nasz piesek idzie teraz? Do Mortimera? Idzie, idzie, idzie! Charlie! Czyli jednak Barbie się nie pokazała. Barbie może ma depresję, siedzi sama w domu. I w ogóle! I się zastanawia.
Ale proszę, zbadaj naszego pieska, czy to jest po prostu brudny, czy pchły. Szczepionka, ta szczepionka przez pewien czas uchroni twojego zwierzaka przed chorobą. Lepiej zapobiegać. Czyli on jest zdrowy, tylko brudny. Ale przecież my go myliśmy. Więc... nie wiem. Się nie umył, widocznie. Ale dobrze. To wracamy z powrotem do domu, umyjemy naszego psiaczka, w takim razie trochę wtopa, wstyd i w ogóle żenada. Nie no, ale pamiętacie właśnie w odcinku z ślubem, to przecież zwierzaki były myte. I to jeden i drugi. I myślałam, że to są jakieś pchły czy coś, więc... Witamy w domu. Ja bym chciała zaprosić do nas Mitch, która ostatnio jest właśnie taką dużą przyjaciółką Blaina. Zaproś do spędzenia czasu na tej parceli. Chodźmy, wykąpmy Charlie'ego i ty sobie pójdziesz razem z nami, młodziutka Aurora. Będziesz patrzeć, jak tatuś kąpie pieska. Mitch zaraz tutaj będzie. Ciekawe, czy ona sama przyjdzie, czy będziemy musieli ją zapraszać. Co ty byś chciała od taty? Plęć Androny Simowi. Rozmawiaj o dinozaurach. Wejdź sama, proszę cię. O, wejdź do nas. Rozmawiaj o ulubionym zwierzęciu. Chodź, porozmawiaj z Mitch. Poproś o kąpiel, opowiedz historię. Tatuś będzie kąpać. O, rozmawiaj o księżniczkach, a my zaraz do niej się udamy. Ty w tym czasie możesz napełnić za 40, ustawić program działania co 3 godziny, może być co 3 godziny i napełnimy tutaj od razu miskę, jakby piesio chciał zjeść. Aurora, niestety musisz sama przywitać gości. Pomoc z bajkami, podnieś, rozmawiaj o sztuce. To jest coś, zabawne, opowiedz dowcip w stylu puk puk. Aurora to już umie z wszystkimi się dogadać. Pleć Androny. Z Mitch. Jesteś trochę śpiąca, więc tatuś, jak się zajmiesz i tutaj posprzątasz, to ja bym chciała, żebyś przyrządził wykwintny posiłek, na który zaprosimy Miczkę i będzie to... Och, moja frytata. Nie, no zupę dyniową zrobimy dla rodziny. Ale bym zjadła taką z imbirem zupę dyniową! O, widzisz, dziewczyny się bardzo dogadują. Poproś o zabawę. A możesz rozmawiaj tutaj, żebyście nie rozmawiały przed drzwiami. Jak ją słucha! Aurora powinna nazywać się po Blaine, nie? Aurora Handler. Chodźcie tutaj, usiądź tutaj razem. Jesteście w jakiejś grupie? Nie, bo rozmawiacie. Usiądź tutaj razem, na podłodze. Cześć, Blainik! Czy robisz jakieś pyszne jedzonko? Przywitaj się z nią. Rób zabawne miny. Pomóż naprawić. Porozmawiaj o zielarstwie może. O, rozmawiaj o zimnej pogodzie. Ciekawe, czy w czasie... Nie, no chyba w czasie gotowania on nie da rady. Musi tę zupę dyniową ogarnąć. Piesio za nami chodzi. Piesio jest kochany. Ty, mała, możesz w ogóle się z pieskiem przywitać? O, pogłasiaj go. Zaraz cię i tak weźmiemy do usypiania. Widzę, że twoja energia nie jest jakaś bardzo duża. To też trzeba posprzątać, bo aż wstyd. Gdzie jest lew? A, tu jest lew. Okej. Pogłasiasz pieska i możesz z nim jeszcze porozmawiać. Merlia zastanawia się, czy zechcesz się z nią spotkać. Merlia, gdzie tam? Tutaj dajemy zupę dyniową. Młoda, możesz się poczęstować. A potem sobie skorzystasz z nocniczka. I pójdziesz spać, bo ty jesteś zwinna i już dasz radę sama. Czas na bajkę. Śpi. A Blainik sobie pogadasz z Miczką. Pręż mu skuły, ćwicz walkę. udziel porad dotyczących gotowania.
Bo wiecie, ja się teraz zastanawiam tutaj, jak to zrobić, ale poschlebia jej, bo tutaj już taka nić, kochani, oprócz przyjaźni się pojawia. Możesz pochwalić jej wygląd, że jest jej bardzo ładnie w nowej fryzurze. Porozmawiać o marzeniach. Ojoj. Wiecie co? Ja go uszczęśliwię, żeby on nie był smutny. Bo on chyba jest smutny, a ja się nie mogę nim teraz zająć, więc żeby nie był smutny, to zrobimy to, tak? W życiu się tak nie da, oczywiście. Normalnym. Kliknij na psa z shiftem. Będziesz się czuł lepiej. Nie musisz z nim wychodzić wtedy, nie? W realnym życiu. Masakra, jakieś głupie miny, porozmawiaj o marzeniach, że chciałbyś mieć szczęśliwą rodzinę. Gadka na podryw. Flirtuj właśnie, poflirtuj z nią, przecież ładnie, pięknie wygląda w tej nowej fryzurze. Blejniku. Rozmawia o smaku potrawy. Zaczyna się coś tutaj, kochani. Zaczyna się, zapytaj ją, czy jest w związku w ogóle. I... gadka na podryw. Blain dowiedział się, że Mitch jest singlem. A ty, mała, nie miałaś kolejki zadań ustawionej? Aha, bo ty jeszcze jesz. Czemu ty z nimi rozmawiasz? Ty się zajmij swoimi sprawami, dziecko. Bo tutaj rodzice się swoimi zajmują. Okaż podziw. Z romantycznych... poflirtuj. Oha, coś mała chciała. Obejmij. Wiesz co, mała, widzę, że ty jednak chyba nie bardzo chcesz jeść, więc już tam sobie ogarnij te swoje rzeczy. Sama opoślij pocałunek, będzie dobry. Taki mały flircik, kochani. Opisz nowy pomysł. Blaine złakniony miłości. Wkurzony na Barbie. Słodka gadka. Romantyczne, spróbuj uwieść. Jakie to jest dobre, że ona już jest tak wyszkolona. Jesteś wściekła na nią. Nakrzycz. O, widzicie, czyli młoda już coś wyczuwa, że jest jednak nie bardzo. Ale ty masz lepsze relacje z ojcem niż z mamą. I to tą przez tą chwilę. O. Kochani, bo tutaj się coś rozwija, wymień się numerami. Przyjaźń przeradza się, kochani, w coś innego. Proszę cię bardzo, pierwszy pocałunek, Blain. Przecież Miczka pasuje, nie? Ale najgorzej, bo to koleżanka Barbie, jej przyjaciółka. A tu takie rzeczy, nie? Ciekawe, jak na to zareaguje. Jak myślicie? Bardzo długo miała w sumie wyrąbane na to Barbie, nie? Na Blaina. Nie powiedziałam w ogóle o dziecku. Proszę cię bardzo, pocałuj w szyję, jakieś takie romantyczne akcje. O dziecku zapomniał. Pocałuj. Spróbuj pocałować pod jemiołą. Nie, postaraj się o dziecku. Słodka gadka. I bardzo was proszę, moi drodzy, bara. Czyli dramiksy się dzieją, kochani. W naszej rozgrywce Blain zaczął umawiać się z Mitch. A co z Barbie? A Barbie by chciała z Blainem. Chyba. Piesek idzie wam towarzyszyć. Młoda śpi. Śpi młoda. Proszę bardzo. On piżama taka nie bardzo. Ale jedno i drugie ma nie bardzo. I ten pies. Czujny wzrok. Charlie'ego. Na całą sytuację sobie myśli. Mój właściciel jest idiotą. Może nie. Zresztą jestem ciekawa, co uważacie. Czy Blain powinien jeszcze się tym zajmować, czy też nie? Kurde, nie widziałam tej animacji z tą stopą. Powinien się przejmować? Nie powinieneś przejmować Barbie. To Barbie go olała, nie? W tym wszystkim.
Tymczasem stęskniona Barbie postanowiła odwiedzić Blaine'a, ale spokojnie, spokojnie, odwiedzić. Raczej nie powinno się tutaj wiele dziać, chodź, zobacz co tam u twojej córki, czy dobrze się jej żyje. No pierwszy raz Barbie się tak naprawdę rozstaje z malutką Aurorką. I co widzimy? Na pierwszy rzut oka? Mitch! I Barbie powinna się zacząć zastanawiać, co ta panna robi teraz w domu mojego ex. Więc bardzo cię proszę, ze złośliwych... Może z podłych? O, skrzycz! Będzie idealnie. Co ona robi w ogóle w tym domu, nie? Uuu! Barbie zazdrość! Malutka śpi, utul do snu ją. Idealnie kłótnia między kobietami o faceta. No ale cóż, Barbie, teraz ci się zebrało? Teraz ci się zebrało, nie? Że teraz byś chciała się dogadać. O, Charlie tutaj maleńką pilnuje. I jest smutny. Chodź, przyjaźń się z nim. Powitaj. Wszyscy olali pieska. Ciekawe, czy cię ugryzie? Nie, nie ugryzie, ale smutny. Muszę się go poprosić o załatwienie się, bo może on potrzebuje. Nie, on idzie teraz za Blaine'em. Gdzie jest Blaine? O, jest tu! Może ty, kochana, podłe... Nie, 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 nie. Najpierw robimy tak. Zapytaj go, czy jest w związku. No bo zobaczyłaś Merlię, no to od razu się nasuwa, nie? Czy gość jest w związku? Ci też nie jest. Merlię, czy Merlię? Boże, Mitch! Taka, Mitch jest dziwnie podekscytowana. Nie, on na pewno chce siusiu. Albo nie wiem, no bo tak siedzi przy tych drzwiach. Chodź, zapytaj go. Ale to nie tak miało wyglądać! Nie, pomińmy to. Co to było w ogóle? To było jakieś... Co za... Przecież oni zerwali ze sobą. Czemu oni się jeszcze witają tymi pocałunkami? O co chodzi? The Sims 4. To już nie powinno w ogóle mieć miejsca. Ale gdybyś z romantycznych... ośmieliła się, cokolwiek to jest. Widzę, że rozmawiacie ze sobą plecami. No nie, no Barbie, nie. Żadnego Barabara nie było. Gdzieżby. A jestem tak z ciekawości, wiecie. Czy on się zgodzi? Ona flirt ze strony... Uch! Nie, to przynajmniej tyle. Przynajmniej tyle. Pożartuj z siebie. Że przypadkiem... I nie chciałaś. Rozmawiaj o zainteresowaniach. I przyjazne, może jeszcze porozmawiaj na temat, wiesz, Mitch, plotkuj, co ona tutaj robi. A Mitch, to ty się nie stresujesz, że Barbie jest zamknięta w sypialni Blaine'a? Barbie jeszcze nie zobaczyła, że tutaj jakieś jedzonka były jedzone. Dzieją się jakieś dziwne akcje. Blaine oczywiście jej wciśnie, że a nie, no gdzieżby, że tylko mi pomaga z wychowaniem. Ale kochani, Barbie chce ustalić rzeczy związane właśnie z opieką. Więc moja droga, kłóć się o metody wychowawcze. Że dziecko samo sobie, że zaprasza twoją kumpelę, żeby wychowywała i że co to ma być. Dobra. I z podłych skrzycz, że nie chcesz, żeby on non-stop się wtykał w twoje wychowanie. Że mu dałaś dziecko, ale to nie znaczy, że będziesz mu dawać dziecko. Bo, kochani, sprawa jest taka, że Blaine będzie dochodzić swoich praw w sądzie. On chce mieć pełne prawo do wychowywania swojej córki. On chce, żeby córka, żeby być ojcem córki, żeby być wpisany właśnie jako ojciec tej córki, bo póki co ona ma, że jest ojciec nieznany. Blaine chce, żeby właśnie jego córka miała jego nazwisko i tutaj właśnie na ten temat nasi Simowie teraz się
kłócą, obraź go. Pisz pamiętnik. Ty nie chcesz tego. Że się tak wtrąca, że powiedziałaś mu, ale to nie znaczy, że wszystko ma teraz tak wyglądać. Jak Barbie, nie? Wściekła. Tu z jednej strony pies ogrodnika trochę się wkurza na Blaine'a, no ale Blaine przecież ma prawo układać sobie życie. I proszę cię, chluśnij mu tym drinkiem. Udało ci się. Okej, kochani. Tym oto pięknym akcentem niezbyt pozytywnym, czyli kłótnią naszych głównych bohaterów, ja kończę dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało i że pojawią się zdjęcia, które mają się pojawić właśnie na koniec tego odcinka. Zobaczymy. Jeżeli nie, to pojawią się w przyszłym odcinku. Tak czy tak, dziękuję za uwagę. Widzimy się właśnie w kolejnym nagraniu. Pamiętajcie o odwiedzeniu Facebooka, Instagrama i trzymajcie się cieplutko. Pa, pa!